W studiu poranka zapowiadany gość, pani Katarzyna Surmiak-Domańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książki Kukluks Klan. Tu mieszka miłość. O tej książce chcielibyśmy dzisiaj z państwem porozmawiać. Spotkała pani klansmanów, tak się nazywają. Tak. Bardzo sympatyczni ludzie. Bardzo. <laughs> Trzeba oddzielać człowieka od jego poglądów. <laughs> Udawało się to pani podczas pobytu w, na zjeździe partii rycerzy. Tak, oczywiście, że tak. No to, pan zawsze mi się to udaje, kiedy pracuję jako reporterka. No bez oddzielania człowieka od jego poglądów, od tego, co mówi, tak naprawdę jest bardzo trudno wykonywać ten zawód. No, nie pojechałam tam, żeby się oburzać, żeby oceniać, ale raczej po to, żeby zrozumieć. Ale to trudne jest, trzeba przyznać. Wykonuję podobny zawód, więc czasami wiem, że, że to jest trudne zadanie. Nie wiem, czy takie trudne. Wie pan, w Ameryce mi się wydaje, że, że nawet mniej trudne niż w innych krajach, może nawet łatwiejsze niż w Polsce, z tego względu, że Amerykanie w ogóle są ludźmi bardzo sympatycznymi. Bardzo otwartymi, bardzo szczerymi, bardzo e, chętnymi do współpracy i e, oni mają bardzo duży szacunek dla, dla siebie nawzajem, dla innych ludzi, dla czyjejś pracy. E, byłam tam bardzo mile przyjęta. E, od razu na początku zaznaczyłam, w jakim charakterze przyjeżdżam. Zaznaczyłam, że sama nie jestem rasistką, chociaż musiałam zaznaczyć, że jestem biała, bo gdybym nie była biała, no to w ogóle nie byłoby oczywiście rozmowy, nie zostałabym wpuszczona na kongres partii Ku Klux Klanu. E, powiedziałam, że nie zamierzam się do nich zapisywać, nie jestem rasistką, ale interesuje mnie ich perspektywa, ich punkt widzenia i to właśnie chcę opisać w mojej książce. I muszę powiedzieć, że od razu zostało to przyjęte ze zrozumieniem. Lider Ku Klux Klanu powiedział mi, że w takim razie pomoże mi zebrać materiał i oczywiście odpowie na wszystkie pytania, pomoże mi skontaktować się z innymi członkami jego organizacji i nie będzie wywierał na mnie żadnej presji, nie będzie cenzurował ani autoryzował, natomiast prosi mnie tylko o jedno, odwołując się do mojego honoru, mam pisać tylko prawdę. I na tym słowie honoru zresztą to tak, się wszystko opierało, tak, tak, więc to oczywiście. też świadczy... No, jakoś. Jest to sympatyczny rys niewątpliwie tych ludzi, dlatego czasami trudno się czytało tę książkę, bo chciałoby się polubić tych pani rozmówców, a jednocześnie jest to zderzane z ich poglądami, poglądami głoszonymi na tym zjeździe. Poglądy są absolutnie ekstremalne, no są, są rzeczywiście Chociaż strasznie. podawane to pani podkreśla w bardzo łagodnej formie. Ta czwarta, czy też piąta, tak odsłona Ku Klux klanu, tak. bo on znikał i pojawiał się na nowo, y jest też taka, właśnie. Dostosowana do dzisiejszych czasów, tak. Dostosowana do dzisiejszych czasów, tak, żeby dzisiaj mogła być chwytliwa. także że dzisiaj nie, burzy, nie budzi oburzenia takiego przynajmniej w pierwszym kontakcie, tylko jest łatwo przyswajalna przez, przez takiego powiedzmy kulturalnego, przyzwoitego, bogobojnego obywatela. Ja bym nazwała to takim miękkim rasizmem albo miękkim faszyzmem, nawet. <śm> 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 Tak, bo faszyzm to rzeczywiście jest, i oni zresztą się nie boją tego słowa. Bardzo otwarcie mówią o tym, że lubią Hitlera i Putina również. Czy ta miękka wersja ich rasizmu, to dostosowanie do współczesności wynika z tego, że właśnie oni chcą jakoś porwać, uwieść nowych sympatyków, czy wynika po prostu z amerykańskiego prawa? do no, którego, z amerykańskiego którego prawa. muszą się oczywiście że, tak, oczywiście, że tak, że wynika z amerykańskiego prawa, ale nie, nie przede wszystkim nie mogą liczyć już na taką bezkarność, na jaką liczyli kiedyś. Przed II wojną światową, kiedy były czasy największego rozkwitu Ku Klux Klanu i do tej organizacji scentralizowanej wtedy jeszcze należało 6 milionów obywateli. To było coś niesamowitego. Proszę sobie wyobrazić, że, że w Georgii na wyższej uczelni uczono takiego przedmiotu jak stuprocentowy Amerykanizm był taki wydział, bo to była specjalna nauka. Bycie klansmenem oznaczało bycie Amerykaninem. W 1925 roku w Waszyngtonie Aleją Pensylwańską przeszedł ogromny pochód członków Ku Klux Klanu w kapturach białych i w białych szatach. Tamte czasy oczywiście już minęły, zwłaszcza po tym, co się działo w latach 60., kiedy, kiedy bardzo, bardzo gorący okres, prawda, kiedy, kiedy afrykański. Amerykanie ostatecznie wywalczyli swoje prawa, i wtedy Ku Klux Klan jakby ostatni raz tak bardzo agresywnie zareagował. Przedtem wtedy znane są liczne akty agresji, przemocy i linczów, znane chociażby z filmów Mississippi w ogniu. Po tym, kiedy, kiedy już ta walka o utrzymanie supremacji białej rasy została ostatecznie przegrana, Ku Klux Klan odpuścił, poddał się właściwie, ale nigdy nie przestał istnieć, tylko po prostu zupełnie zmienił metody. Wie, że dzisiaj już nie może walczyć ogniem i pistoletem, ale walczy słowem. Zmieniła się bardzo mentalność też Amerykanów i dzisiaj już no, trudno uwieść kogoś y, mówiąc, że czarny to nygę, prawda, czy czarnuch i, i używając agresji, języka agresji wulgaryzmów. Więc dzisiaj mówi się o miłości. Stąd tytuł mojej ten, książki, ten... Tu, moja, tu mieszka miłość, tak. Ponieważ klansmeni dzisiaj i rasiści dzisiaj w Ameryce, przynajmniej ci, których poznałam, mówią głównie o miłości, mówią o Jezusie Chrystusie. Tak, powołują mówią się na rodzinie. Ewangelię i nazywają Jezusa rasistą. Tak, 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 tak. Tak, jest to... Stary i Nowy Testament są, są, są zresztą tam zmieszane. W każdym razie czerpią, tak, znaczy bardzo uważnie pilnują, żeby... Man... Żeby używać wyłącznie pozytywnych skojarzeń, takich rzeczy, do których się nie można przyczepić. Dlatego tak, tak trudno jest. Y nie, też do nie, może nie tyle nie do czuć tych sympatycznych, uśmiechniętych rodzin. Tylko trudno ich jakoś tak w jakiś łatwy sposób zdyskredytować. No i nawet organizacje, które walczą z rasizmem na południu, mają wielki problem z Ku Klux Klanem, właśnie takim, którego ja poznałam z miasteczka Harrison w stanie Arkansas, który jest takim no, najbardziej nowoczesnym i, i Ku Klux Klanem o najbardziej ocieplonym wizerunku. Trudno ich zdyskredytować, dlatego że oni tak naprawdę no, nie głoszą niczego złego. Oni mówią po prostu, kochajmy na nasze dziedzictwo, kochajmy nasze dzieci, kochajmy naszą rasę, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy biali. Nie ma nic złego w tym, że jestem biały. Tak, pani podkreśla, że mówią, no. że nie są antymurzyńscy, tylko, tylko, tylko są, są probiali. Pro -biali. Tak, tak. tak, 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 nie są antysemiccy, tylko są prochrześcijańscy. Proszę bardzo, jedna zamiana słowa anty na pro i już jak jest miło. Chociaż w samych zasadach też nastąpiła ta zmiana w stosunku do dawnych odsłonków Kluksklanu, że już też dopuszczają katolików. Nigdyś to było za zaraz... Rezerwowane, tak? Tr Owszem, dlatego. Krzywi że... się pani na to? Nie, 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 nie się. Tylko, tylko to nie dotyczy chyba tylko katolików. Po prostu Ku Klux Klan na przestrzeni 150 lat często zmieniał wrogów. Zmieniał wrogów wymieniał ich. Zależało to od tego po prostu, kto rzeczywiście wtedy no, mógł, że tak powiem, liczyć na nienawiść ogółu. Katolicy byli byli bardzo nielubiani no, na początku XX wieku, kiedy była wzmożona imigracja. Głównie Irlandczyków zapewne to Lantczyków, dotyczyło Włochów również. Mm -hmm. To oczywiście no, katolicyzm no, jest w sprzeczności z protestantyzmem, który, który, który króluje na, na w południowym regionie Stanów Zjednoczonych katolicy, katolicyzm jest czymś, co, co jest w jawnej sprzeczności z duchem Ameryki, prawda? Ponieważ oni tak naprawdę nie podlegają temu prawu ustanowionemu w tym kraju, tylko prawu ustanowionemu w Watykanie. Jakiś jest obcy, obcy dyktator z, z Watykanu. T w ten sposób przedstawiano katolików jeszcze, jeszcze w latach 60. XX wieku. Po, po siedem, w latach 70. już odpuszczono katolikom. Także ja na przykład już też kojarz, mogłam się jako Polka kojarzyć z katolicyzmem. Też absolutnie tego nie ewokowano. Teraz raczej y, wrogami y, są y, imigranci Wszelcy imigranci. E, in, Czyli zapewne kluczów. Latynosi też. Głównie tak, Latynosi, bo... oczywiście. No, mm -hmm. W Ameryce przecież no, cały czas jest fala nielegalnej imigracji. Ludzie przenikają przez południową granicę Stanów Zjednoczonych i z Meksyku, i z Salwadoru. Więc, więc to jest chyba główny problem. Można powiedzieć, że na równi z problemem Afroamerykanów, ponieważ tam te rozliczenia między białymi a czarnymi obywatelami Stanów. No, Ciągle się jeszcze nie skończyły, więc te antagonizmy ciągle istnieją. Więc, a, więc Afroamerykanie, Latynosi oraz wszyscy ci, którzy atakują jakiś taki tradycyjny model amerykańskiej rodziny. No, czyli oczywiście homoseksualiści i Żydzi. Tak. Klan dzisiaj jest zdecydowanie bardzo, bardzo antysemicki. Czyli ten wątek antysemicki pozostał, bo on już pozostał, był Pozostał tak, i powiedziałabym, odsłonach. że nawet nabrzmiewa. Jaka jest tajemnica tego powracania Ku Klux Klanu, chociaż on zmienia czasami swój charakter, te kolejne jego odsłony są jednak nieco inne, nieco inaczej zdefiniowani wrogowie. Skąd taka żywotność? Nawet w dzisiejszym mam wrażenie, mam wrażenie, że, że, że to się właśnie w tej chwili to, to narasta. Jak ja byłam w Stanach Zjednoczonych dwa lata temu, zbierając materiał do tej książki, to zdecydowanie te emocje były słabsze niż dzisiaj. Mam wrażenie, że to wszystko się bardzo wzmaga. Ale również wzmaga się w Europie, prawda? No, żyjemy właśnie w takich niespokojnych czasach. No wszystko zaczyna się oczywiście od kryzysu. Zawsze Ku Klux Klan aktywizował się w momencie jakiegoś kryzysu. I zawsze wtedy, kiedy w Ameryce pojawiali się jacyś mężczyźni wracający z wojny. No właśnie, bo to jest ciekawy wątek, że pani tak zwraca na to uwagę, że powracający z wojny mężczyźni no, ila, zasilają tego typu organizacje. Oczywiście. No, zaczęło się przede wszystkim od wojny secesyjnej, prawda? Ku Klux Klan stworzyli ludzie, którzy, którzy no ta sprzedrali. historia powstania Ku Klux Klanu opisana przez panią jest taka dosyć kuriozalna. Kuriozalna i chyba mało znana, prawda? A to Więc... może przypomnijmy ją. Tak. no bo to ja, wszystko ja, z ja sama byłam, ja byłam absolutnie zaskoczona tym. mnie nie, nie, ja gdzieś przywykłam do takiej wersji, no, z, z którą znałam, z z wiatrem, prawda? Że uh -huh. to coś obywatele... Po prostu postanowili bronić porządku yy, i ratować białe rodziny przed yy, rozwydrzonymi, wyzwolonymi niewolnikami. I oczywiście tak było, ale nie na samym początku. Zaczęło się od tego, że grupa młodych weteranów wojennych, czyli młodych chłopców, którzy poszli na wojnę i zaraz musieli z niej wrócić, ponieważ przegrali, wrócili do domu. Wszystko to działo się w takim miasteczku Pulaski yy, w stanie Tennessee, no i po prostu nudzili się śmiertelnie, nie mieli co robić. Więc przypuszczalnie wieczory spędzali, no, popijając jakąś wódeczkę pewnie i wymyślali jakieś zabawy. I wszystko zaczęło się od zabawy: zaczęli się przebierać w prześcieradła, wymyślili sobie, że stworzą taką organizację, wymyślili sobie nazwę Ku Klux Klan. Czytałam yy, dzienniki jednego z nich i on mówi, podkreśla, że to absolutnie ta nazwa nic nie znaczy, żeby nie o jakichś ukrytych znaczeń. Tu chodziło o to, że to po prostu ładnie brzmi: Ku Klux i jak jest najpierw wymyślili to słowo Ku Klux a potem jak to zakończyć no mógł, można było zakończyć Ku Klux Club gorzej brzmi, może klan. Klan kojarzy się jeszcze ze Szkocją, prawda? Fajnie, Ku Klux Klan. John Lester, jeden właśnie z założycieli Ku Klux Klanu w 1866 roku, pisze w dziennikach, czytelniku, powiedz to słowo na głos, Ku Klux Klan, czy nie słyszysz tutaj dźwięku grzechoczących kości? Także zaczęło się wszystko od zabawy. Oni w tych prześcieradłach wychodzili na ulicę, jeździli i, 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 i po to, żeby robić psikusy, nie wiem, swoim sąsiadom. I w pewnym momencie zorientowali się, że są ludzie, którzy Którzy naprawdę się ich boją? Przesądni, mało wykształceni, prości ludzie, właśnie zwykle wyzwoleni niewolnicy. Okazało się, że Dupełnie przypadkowo zdali sobie sprawę z tego, że mają w ręku jakieś narzędzie, którym mogą zaprowadzać porządek. A na pewno tego porządku w tamtych czasach brakowało. Więc tak zaczął się Ku Klux Klan, a potem były kolejne odsłony. Po pierwszej wojnie światowej wracali ludzie z wojny, mężczyźni naładowani adrenaliną, z którą nie mieli co zrobić, sfrustrowani niewątpliwie. Potem druga wojna światowa, potem wojna w Wietnamie. Do dzisiaj są Ku Klux Klany, które się składają wyłącznie z weteranów właśnie wojny w Wietnamie. Timothy... Potem, potem wojna w za to Ceperskiej przecież. A dzisiaj a dzisiaj do Kuklux klanu bardzo często dołączają żołnierze, którzy właśnie wracają z Afganistanu i z Iraku. Bardzo często są to mężczyźni, którzy cierpią na PTSD, czyli ten zespół stresu pourazowego i po prostu jako żołnierze nie nadają się już do pracy jako żołnierze. Nigdy nie będą już prawdziwymi żołnierzami, mimo że są świetni w szkolenia. Zupełnie nie zupełni mogą się odnaleźć w cywilnym życiu. Nie w mogą tym się odnaleźć. Codziennym. Najczęściej roz, rozpadają im się rodziny, bardzo często do Ku Klux klanów, mówię w liczbie mnogiej, ponieważ różne Dzisiaj, dzisiaj tak, jest kilkadziesiąt Ku Klux jest Kuklux Kuklux klanów, klan. tak, to nie jest jedno, dziś organizacja scentralizowana, tylko lokalnie po prostu są organizacje z nazwą Ku Klux klan, z hasłem Ku Klux klan w nazwie. Więc weterani z Afganistanu i z Iraku, nie mogąc już walczyć w normalnej wojnie, znajdują sobie taki, taki poligon, można powiedzieć, jakieś takie miejsce, w którym nadal mogą sobie postrzelać do jakichś tam celów. Ale e... tym celem nie są już ludzie. Mówi nie, pani, że nie, nie ma już celem. przemocy pod znakiem kukluks e... klanu takiej fizycznej, dosłownej, bezpośredniej. To znaczy. Mm... To znaczy, co jakiś czas słyszy się oczywiście o jakichś incydentach, że ktoś kogoś pobił albo ktoś kogoś Na tle zamordował. Po prostu, ale tak, oczywiście. To I, I potem okazuje się, że, że ten człowiek należy do Ku Klux Klanu mm -hmm. albo należał kiedyś do Ku Klux Klanu. Ale pamiętajmy o tym, że w Ameryka jest krajem, w którym ciągle dochodzi do jakichś aktów przemocy. Jest bardzo wysoka przestępczość i oczywiście dotyczy to też członków Ku Klux Klanu. Natomiast yy, rzadko słyszy się o jakichś akcjach zorganizowanych. To są raczej ekstremalne yy, przypadki i raczej tacy ludzie działają na własną rękę chociaż oczywiście FBI, które, które bardzo kontroluje dzisiaj działalność wszystkich takich grup ekstremalnych w Ameryce, bo nie tylko Ku Klux Klany są rasistowskie, w Ameryce jest bardzo wiele organizacji, które, które walczą o supremację białej rasy, nie tylko Ku Klux Klan. FBI bardzo te organizacje dzisiaj kontroluje, więc naprawdę trudno byłoby jakąś akcję przedsięwziąć. Oni się już nie mogą czuć bezkarni. Kiedyś można było w Ameryce zabić czarnego człowieka i jakoś to uchodziło wszystkim na sucho. Dzisiaj oczywiście już takiego przyzwolenia nie ma. Ostatnio opisuje raz. pani jakąś tam historyczną sytuację, gdzie sam, samego członka Ku Klux Klanu ukarano za zabicie. To było na samym początku, tak. to było na samym początku jeszcze w latach 60. <laughs> XIX wieku. To było wtedy kiedy właśnie Ku Klux Klan założony przez tych miłych dżentelmenów miał zaprowadzać miało... porządek. Tak, oni mieli taki jeszcze kodeks etyczny, kodeks etyczny. Tak bardzo o tym dbano wtedy na, na, na czele tego Ku Klux Klanu stanął generał Forrest, czyli bohater wojny secesyjnej konfederat, prawda? Więc jemu zależało na tym, żeby, żeby mieć jakiś kodeks etyczny i jeżeli ktoś po prostu się wyłamał i na przykład zamordował afroamerykaninę, który nie był niczego win niczemu winien, no to ponosił też karę. Ale oczywiście no, ta etyka się wymknęła szybko spod kontroli i no niestety no, Ku Klux Klan się dość szybko zamienił w taką, w taki nurt powiedziałabym, czy ruch, bo nawet trudno mówić organizacji partyzancki i bandycki. A jaki jest dzisiaj? Mogą Państwo się dowiedzieć z książki naszego gościa, pani Katarzyny Surmiak Domańskiej. Bardzo dziękuję, a Państwu polecam lekturę. Ku Klux Klan tu mieszka miłość. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.